Ostrowiec Świętokrzyski biega mi stoi. Na ulicach miasta coraz częściej możemy spotkać osoby biegające. Coraz więcej organizowanych jest też akcji biegowych. Ostrowieckie Biegi Niepodległości to już tradycja. W ubiegłorocznej czwartej edycji udział wzięła rekordowa liczba uczestników. Lista startowa zawierała 250 nazwisk. Bardzo duża grupa mieszkańców Ostrowca, powiatu ostrowieckiego. Popularność biegów w mieście można zaobserwować też po frekwencji na biegach w ośrodku Gutwin. Akcja Mosir Gutwin Run przyciąga biegaczy w każdym wieku i w konkretnych celach. Lubię biegać i lubię sport. O, żeby poprawić na przykład swoją wytrzymałość, kondycję, no i pobiegać tak. Ostrowczan do biegów od kilku już lat zachęca też ogólnopolska akcja Biegam, bo lubię. W mieście realizowana właśnie na Gutwinie. Pod okiem profesjonalnych trenerów mieszkańcy nieodpłatnie mogą uczestniczyć w zajęciach biegowych. Tak swoją przygodę z bieganiem rozpoczął ostrowczanin Piotr Dasios, który teraz Ostrowiec Świętokrzyski reprezentuje na wielu maratonach w Polsce, ale i na świecie. W tej chwili mam już zaliczonych 6 maratonów. Wymyśliłem coś takiego, nie wiem czy dotrwam, ale że przebiegnę tak zwana korona maratonów świata, czyli na każdym kontynencie maraton. Na razie mam 3 kontynenty. I w taki oto sposób z niewinnego biegania po ulicach swojego miasta można wylądować w biegowych maratonach w Marrakeszu, Lizbonie czy Atenach. Jak widać, bieganie może stać się wielką pasją. Jest nią na pewno dla Aleksandry Korulczyk, autorki bloga Biegająca Biomama. Tam może być też pod górę ładnie. Ola do biegania namawia wszystkich, ale szczególnie mamy i to z dziećmi w wózkach. Sama tak robi, odkąd na świat przyszła jej córka. Apeluję do wszystkich mam, że warto, bo i ma się energię, żeby pobyć z tym dzieckiem później i jest się szczęśliwym, a szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Wiosna coraz bliżej, a to idealna pora do biegania. Jednak przed rozpoczęciem swojej przygody z bieganiem warto upewnić się, że jest się zdrowym. Jeśli zdrowie pozwala na rozpoczęcie treningów, to potrzebna już tylko motywacja i oczywiście na początek zdrowy rozsądek. Nie rzucajmy się od razu na godzinny bieg, bo po pierwsze nawet nie damy rady. Będziemy umierać później przez tydzień czasu, zanim znów wyjdziemy na bieg. Zacznijmy od 15 minut na przemian. Marsz z truchtem, marsz z biegiem. Nie starajmy się też biegać codziennie, bo nasze ciało jeszcze nie jest przystosowane do takich wysiłków. Ono się dopiero adoptuje, więc biegajmy co drugi dzień. Z badań przeprowadzonych przez Pracownię Badań Społecznych wynika, że w Polsce biega prawie tyle samo mężczyzn, 52%, co kobiet, 48%. Za główny powód, dla którego rozpoczynamy przygodę z bieganiem, badani podają dbałość o zdrowie i kondycję, 84%. Z ankiet wynika, że prawie połowa biegających angażuje się w akcje charytatywne. Biegamy dla Bartka od początku tak naprawdę naszej przygody biegowej, no i tak będzie chyba dalej. Dla wielu świadomość, że biegną nie tylko dla siebie, ale tak, żeby komuś pomóc, jest świetną motywacją. Zatem bodźców do aktywności fizycznej można znaleźć na wiele sposobów.